Witaj Karolina. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy przyjemność spotkać się w klubie S4. Jesteś po treningu świeżo. Co dzisiaj przerabiałaś na treningu? No właśnie zaczęłam niedawno współpracę z nowym jakby trenerem, z Krzysztofem Gutowskim. Znaczy z Krzysiem znamy się już długo, ponieważ tam razem jeszcze w Starym Feniksie trenowaliśmy, także nie znamy się od dziś, ale jako w takiej roli, że on, mój trener, ja jego zawodniczka, jakby dopiero od niedawna pracujemy. Więc cały czas jakby Krzysiek docieramy się, tak? Docieramy się, poznajemy się. Razem z Krzysztofem właśnie dzisiaj oglądaliśmy tam dwie walki na YouTubie mojej przeciwniczki, Bułgarki. Jest to zawodniczka sporo ode mnie niższa i Krzysiek tam trafnie zwrócił uwagę na to, że muszę jak najbardziej wydłużać te ciosy, czyli nie zbliżać się do niej, wydłużyć moje sierpy, nawet jeżeli biję właśnie ciosy sierpowe. To takie wydłużone, maksymalnie długie, takie, żeby ona się otworzyła, żeby gdzieś tam czysto trafić, przycelować, po prostu, żeby jakoś nie szarpać się w pół dystansie, nie zbliżać się, tylko wszystko z daleka, czyli maksymalnie wszystko wydłużamy, dystans, dystans, jeszcze raz dystans. No właśnie, no biorąc pod uwagę twoje warunki fizyczne, to oczywista taktyka, tak? Chodzi o walkę na dystans, żeby jak najmniej przeciwniczka tobie zrobiła krzywdy, a ty ją będziesz sięgała tak czy inaczej. Tak. Jaki ty masz w ogóle zasięg ramion? A szczerze mówiąc nie mierzyłam tego. Mam 184 cm wzrostu, ale jeżeli chodzi o zasięg ramion, to nigdy nie mierzyłam. Wydaje się, że nie mam chyba jakichś tam bardzo długich tych rąk, ale na dystans podtrzymasz. Ale i tak jest, mam tak zazwyczaj dużą przewagę wzrostu, że muszę utrzymywać ten dystans. Znaczy ja zawsze wiadomo boksowałam w dystansie, tylko że jeżeli chodzi o ciosy sierpowe, to raczej już uderzałam je takie krótsze pod kątem, tu prostym, bardziej właśnie tymi sierpami już się zbliżałam, tak? Że proste, długie, a sierpy były takie już krótkie, bite, a teraz właśnie Krzysiek mnie uczy takich długich, bitych, właśnie nawet takich bardziej długich, obszernych, kciukiem do dołu. Także tutaj gdzieś tam szykujemy się, żeby gdzieś tam ją zajść z boku i czysto, żeby po prostu zahaczyć w ucho. Tak, zahaczyć w ucho, żeby się otworzyła i wtedy zobaczymy, czy tam na głowę, czy na tułów pójdzie następny cios. To nie zdradza już całej taktyki. Słuchaj, tutaj dzisiaj była lekka tarcza. Generalnie na jakim etapie przygotowań jesteś? Już zostało 2 tygodnie do walki, no to domyślamy się wszyscy, że to już końcówka. Tak, no wczoraj byłam u Saszy Sidorenko. Zrobiłyśmy taki chyba między sobą już ostatni sparring. W sumie z Saszą 4 razy. Miałam przyjemność sparować. Jutro jeszcze bym chciała też z innymi dziewczynami, tam mam takie 3 dziewczyny, które będą jeszcze do mnie wchodziły i mnie męczyły. No i jeszcze może w piątek bym chciała, może jeszcze tak sobie myślę, czy może Ewa jeszcze Brodnicka ze mną by nie posparowała, ale nie wiem jak ona po tym przyjeździe z Ameryki będzie się czuła i tak naprawdę no to ja jakby nie jestem dobrą dla niej sparring partnerką, bo ona będzie miała przeciwniczkę niższą od siebie z normalnej pozycji, boksującą do przodu, także dla niej to nie będzie dobry sparring, dla mnie to by był dobry sparring, ale to zobaczymy, jeżeli Ewa tam się nie zgodzi, no to jeszcze może czy z jakimś chłopakiem, czy z jakimiś dziewczynami. Jeszcze, także jeszcze bym chciała 2 sparingi w tym tygodniu zrobić. Czyli no i tarcza i szybkość, woreczki. Czyli cały czas taka mocna aktywność. Tak. Wagi nie muszę robić, mam po treningu, czy tam rano jak wstaję nadczo, tam mam limit 69,5 kilo ważę, także tu jeżeli chodzi o robienie wagi, to jest wszystko, nie muszę się tym martwić. No to chyba dobrze, bo to generalnie duży problem jest zawsze wśród bokserów. Tak. No ja mówię, ja już tak jakoś od pewnego czasu ustabilizowałam się, że jest to moja taka naturalna waga i na tych jakby na tej wadze cały czas trenuję. Emocje się zbliżają, bo czym bliżej walki, to na pewno jakieś emocje się pojawiają, jak to u ciebie już jest. Znaczy tak, ja nie czuję jakiegoś stresu, aczkolwiek takie zamieszanie czuję, że już, że moja głowa, że myślę o tej walce, po prostu myślę o całych przygotowaniach, bo to no, z różnymi się właśnie rzeczami wiąże, tak trzeba i jakby przygotować i strój nawet do walki sobie i buty i właśnie jakieś treningi medialne i jakieś wywiady i to wszystko, a jeszcze jest praca, jeszcze mam dzieci, tak, 2 dzieci, dzieci podziębione teraz i to takie, i ta moja głowa tak już wiadomo, nie pracuje tak jak ja bym chciała, tylko
już koncentruję się właśnie na tej walce, już bym chciała, żeby było po. No właśnie, moje dzieciaki, powiem ci, że też chorowały. Masakra normalnie. No ja teraz właśnie mam dwójkę chorych dzieci i tylko się tak modlę, jem czosnek, biorę witaminy, żeby po prostu, żeby nie rozchorować się, żeby się przed walką jeszcze nie zarazić od nich. No właśnie, to jest problem. Generalnie u mnie jest tak, że jak wszyscy dzieci chorują, to na końcu ja, także... No mówię, ja się tu mocno wspomagam różnymi witaminami, także mam nadzieję, że na tyle właśnie... Mówię, jeszcze jakbym wagę robiła, to by gorzej było, bo się osłabia organizm, a jak wagi nie robię, jem normalnie, regularnie, posiłki, wszystko, no to może wytrzymam do tej walki. Będzie dobrze na pewno, jesteś profesjonalistką, także na pewno o to zadbasz. Taka gala tutaj blisko domu tak naprawdę mobilizuje bardziej? Tak, no bardzo się cieszę. Tam dużo ludzi, którzy do mnie przychodzą na treningi, prawda? Już się tam zapowiedziało, że przyjdzie, że będzie dopingować. Ja pamiętam, jak kiedyś w Uniwersum w Hamburgu miałam walkę i też przyjechał akurat Łukasz Landowski z Karolem Landowskim i tam jeszcze wzięli właśnie ekipę z Warszawy i no to było mi tak przyjemnie, jak słyszałam doping, jak krzyczeli po polsku, jak słyszałam polską publiczność, no a teraz jak mam okazję, będę boksowała tak w Polsce i to blisko tak Warszawy, prawie w Warszawie. No to bardzo się cieszę, że... To jest szansa, że Karol i Łukasz znowu cię odwiedzą. No tak, mam nadzieję, że przyjadą na walkę. No właśnie, oni teraz robią galę, także 12 w sobotę. No właśnie, wpadasz na galę? Tak, jesteśmy właśnie zaproszone i ja, i Sasza, i Ewa Brodnicka, także na pewno odwiedzimy i będziemy tam przyglądać się. A powiedz troszkę o sparingach z Saszą. To są dość już pewnie wymagające sparingi. Sparingi, nie ukrywam, że to nie są takie, jak to się mówi, że na jednej nodze jedną ręką sparingi, tylko Sasza jest wymagającą sparing partnerką. Muszę być maksymalnie skoncentrowana, ponieważ jest bardzo szybka. No ale tak nawet rozmawiałyśmy wczoraj, że ona też mówi, że nie jest jej łatwo, także sobie przybiłyśmy piątki, bo no i przede wszystkim lubimy, wiemy, że najprawdopodobniej nie będziemy ze sobą rywalizować, czyli tam kiedyś boksować, bo jest to inna kategoria wagowa i dlatego świetnie, ona jest zadowolona z tych sparingów, ja też bardzo, bardzo, bardzo chętnie tam jeżdżę i naprawdę... No właśnie, bo tak sobie teraz uświadomiłem. Właśnie uświadomiłem sobie, że tak naprawdę, jeżeli byłybyście w tej samej kategorii wagowej, no tak mogłoby się zdarzyć tak, żeby kiedyś przyszedł taki dzień, żebyście stanęły razem na ringu. I co wtedy? Takie sparingi, to one nie są, bo tak naprawdę możecie jeszcze pewne rzeczy ukrywać, tak? Wiesz, o co mi chodzi? Sparujesz, ale no kurczę, wiadomo, może za rok będę albo za pół roku z nią się bić, to nie zdradzę wszystkiego. Tak bywa czasami. To znaczy, może aż taka cwana do końca nie jestem, nie wiem jak Sasza, ale na pewno w walce towarzyszą inne emocje, tak? Sparring to jest sparring, a walka to jest walka i wiadomo, inaczej jest tutaj, też mamy takie, mówię, sytuacje, potrafimy podkręcić tempo, że jest wymiana, ale potrafimy sobie odpuścić gdzieś tam w klinczu któraś, czy nie wiem, czy kask się przekręci, to wiadomo, że jedna, druga zrobi krok do tyłu, czy gdzieś tam wpadnie, no to jest trening, nie? To jest sparring, więc walka to jest walka, inaczej. No tak jak mówię, nie wiem, czy będziemy kiedyś rywalizowały ze sobą, jeżeli ja jestem tego zdania. Znaczy generalnie bym nie chciała, bo nie lubię też boksować z kimś, kogo lubię. To jest taka, ciężko się wtedy boksuje, ale jeżeli to by się fajnie sprzedało, jeżeli kibice by byli zainteresowani, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Każda może mieć, tak są, jest tyle wagi, jest 60, 63, 66, 70, ta moja waga, każda może być jakby mistrzynią świata w swojej wadze, ale dla publiczności, dla kibiców, dla pieniędzy też można robić takie pojedynki polsko-polskie właśnie, czy właśnie, no. No tak, no nie ukrywajmy się, no z czegoś trzeba żyć, tak? Tak jak mówię, tak jak no, ostatnio przykład, tak, Mamet boksował ze swoim przyjacielem, znokautował go, było mu smutno bardzo, no ale zrobili, była taka potrzeba jakby i zawalczyli razem. Dokładnie, tak jak mówisz, no wszystkim rządzi rynek, przede wszystkim pieniądze, promotorzy. Nie przeszkadzam ci, bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i będziemy pilnie śledzili twoje przygotowania, no i walkę. Dziękuję bardzo.